Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziś zobaczymy sobie partię kolejnego mistrza świata, Wasyla Smysłowa. Wasyl Smysłow gra czarnymi. Partia grana była w Sztokholmie w 1997 roku, więc Wasyl Smysłow już miał trochę lat, ja mogę policzyć. W 80. czwarty miał 63, tak damy 13, to miał 76 lat. No miał 76 lat i grał. Jego przeciwnikiem był Tony Johansson, Szwed ze Szwecji. Smysłow gra czarnymi. Zobaczymy, czy Smysłow tę partię wygra. U, E4, E5. Dlaczego tak pamiętam? Dlatego, że w wieku 63 lat grał finałowy mecz pretendentów przeciwko Kasparowowi. 63 lata. Mecz pretendentów finałowy to był trzecim szachistą świata wtedy, w wieku 63 lat. Przedtem wygrał mecz półfinałowy z Hübnerem. Mecz został zremisowany przy szachownicy i postanowiono ślepym losem wyznaczyć. Zakręcono ruletkę Smysłowowi. Przyznano z urzędu kolor czerwony, chyba uznając jego takie jakieś, no, bardzo to politycznie brzmiało, że mu dano czerwono. Hübnerowi dano kolor czarny, bo też tak w 85 roku, tak, ten kolor czarny też taki polityczny. I proszę zgadnąć, no wszyscy się domyślają, że wygrał Smysłow, ale nie od razu, bo najpierw wypadł kolor zielony, czyli 0. 0 nie jest zielone, nie jest ani czerwone, ani czarne w ruletce. I trzeba było ponownie zakręcić ruletką. Wszyscy żartowali, iż ślepy los. Ruletka potwierdziła remisowy charakter meczu. Co można powiedzieć, że wtedy, jak ten był trzecim, to Hübner był... Hübner był czwartym, piątym wtedy szachistą na świecie, Robert Hübner. Goniec C4. Młody Szwed gra debiut gońca. Doświadczony Wasyl. Skoczek F6, najlepszy ruch naciska na E4, D3. I najlepszy ruch agresywny, goniec C5. Czarny ustawiają się do gry po czarnych polach. Biały ustawiają się do gry po białych. Tak się ustawiają, taki kaprys mają. Kto szybszy, ten lepszy. Skoczek C3, D6. Tu grywał Adams przeciwko Timanowi. Miś Adams tak zagrywał. Przeciwnik zagrał skoczek A4. Z punktu widzenia gry w debiucie jest to skandaliczne posunięcie. Drugi rach skoczkiem, on jeszcze nie przegrywa. Chociaż zagrał tak Fabian Caruana przeciwko Aleksandrowi Gryszczukowi. Gryszczuk odszedł gońcem na B6. I po ciężkiej walce wygrał. A co robi Wasyl Smysłow? A Wasyl Smysłow nie reaguje, wprowadza gońca do gry. Skoczek bije C5, DC5 i tu nie zdecydował się na bicie na E6, tylko zagrał goniec G5. Goniec E6, pozycja byłaby wbrew pozorom wyrównana. Goniec G5, goniec C4, DC4. I wprowadzę do gry kolejną figurę. Biały powinien wymienić hetmany.
zagrać c3, skoczek f3 z wyrównaną pozycją. Tak powinien. Ale biały scentralizował hetmana. Zagrał efektownie, ślicznie, cudownie, postawił hetmana w centrum. Proszę bardzo, co zagrał Wasyl? Wziął tego hetmana czy nie? Wziął, odbił, koń zrobił uderzenie na c2. I jeżeli teraz białe obronią, to zostaną bez gońca. Czarne wtrąciły, skoczek c2 szach, król d2. Skoczek a1, jak widzimy, skoczek nie wychodzi. Skoczek f3 i po f6. Punkt został obroniony. Białe poddały się, no bo wzięłyby skoczka. 13 ruchów wygrał Wasyl Smysłów. I po król d7, gdzie ta sierota ma iść? Gdzie ta sierota ma iść? Nie ma. Nigdzie. Może się oddać za jednego piona. Fantastyczna partia. Zobaczmy jeszcze raz. Skoczek a4. No koszmarny ruch. Smysłow rozwija figury. Po prostu gra w szachy, tak jeszcze gra w debiucie. Rozwija, czy bije. Rozwija konisia, żeby wejść im na d4. I białe robią niepoprawną kombinację. No i Smysłow policzył. W wieku 70 kilku lat też się liczy warianty. Hop. Tu się sforsowne, grozi zabranie wieży. I gońca. F6. Znaczy po F6 się poddał. Już nie chciał bić konisia, bo po król D7. Goniec ginie. Niesamowita, jak ten goniec zaplątał się w obozie białych. Dziękuję ślicznie za uwagę.